Jak złożyć rowerek Aveo? Oto nasze składowe, elementy konstrukcyjne. Rama koła, pedały, kierownica dla dziecka i druga dla rodzica. I dodatkowe, poszycie, kosze, daszek, śruby i narzędzia. Zaczynamy od tylnych kół. Wsuwamy je po prostu w ramę, aż usłyszymy klik. Teraz montujemy błotnik do widelca, karbem do przodu. Przykręcamy go załączoną śrubką. Przyda się wkrętak z zestawu. Teraz przednie koło. Zsuwamy razem elementy przedniej osi. Koło wsuwamy w widelec. A następnie dokręcamy śruby mocujące przedniego widelca. Przyda się ten załączony klucz. Robimy to z obu stron koła. Z górnej części widelca usuwamy śrubę. Następnie wkładamy go w otwór ramy. Mocno dociskamy. Teraz montaż koszyka na przodzie ramy. Te dwie wypustki na dole muszą dokładnie wejść w otwory. Nakładamy i dociskamy. Teraz nakładamy osłonkę na kierownicę. Następnie wkładamy kierownicę w ramę. Dokręcamy ją za pomocą śruby mocującej i klucza. Dokręcamy również dzwonek. Kolejny etap. Montaż cięgła. Ściągamy nakrętkę z jednej strony, a cięgło wkładamy w otwór po lewej stronie widelca. W ten sposób wyginamy do poziomu. Drugi koniec zahaczamy pod ramą tak, aby wszedł w jeden z dwóch otworów w tym miejscu i dokręcamy. Wybór otworu wpływa na zakres kierowania. Czas na montaż tylnego kosza. Dokręcamy go do ramy za pomocą śruby mocującej. Kolejny element – siodełko. Na ramę kładziemy nakładkę pod siodełko. Wsuwamy siedzisko i dokręcamy nakrętkę od spodu. Czas na montaż oparcia. Z tyłu siodełka są otwory, w które wsuwamy oparcie i dociskamy blokady. Następnie wkładamy podłokietniki w otwory. Nakładamy pokrowiec na siedzisko. Zaczynamy od podłokietników. Materiał naciągamy na tył siedziska. Następnie naprzód.
teraz ważna czynność. Montaż pasów bezpieczeństwa. Wsuwamy końcówki pasów w otwory na poszyciu. Naciągamy z tyłu. Sprawdzamy ich naprężenie. Zostało nam jeszcze nałożenie materiału blokady krokowej na przód podłokietników. A w tym miejscu umieszczamy kierownicę dla rodzica z regulacją wysokości. Na uchwycie mocujemy koszyk na kubek i torebkę. Jeszcze tylko daszek. Wsuwamy go w otwory na bokach oparcia i rozkładamy. Aveo gotowe do drogi, ale najpierw parę funkcji. Malucha można też przewozić tyłem do kierunku jazdy. Aby obrócić siedzisko, luzujemy pokrętło pod spodem. Następnie obracamy siedzisko i dokręcamy pokrętło. Gotowe. Na początku, gdy dziecko tylko siedzi w rowerku, a stopy trzyma na podpórkach, rozkładamy podpórki i odłączamy pedały czerwonym elementem na przednim kole. To ważne dla bezpieczeństwa malucha. Dzięki temu, podczas jazdy, pedały działają niezależnie od koła. Aby rowerek schować na przykład do auta, możemy go złożyć. Najpierw wyciągamy całe oparcie z daszkiem. Następnie demontujemy uchwyt rodzicielski i przyciskając czerwony guzik pod spodem, chowamy koła. Gdy dziecko podrośnie, można przerobić rowerek na bardziej dorosły. W tym celu zdejmujemy poszycie z siedziska. Następnie wyciągamy daszek i oparcie. Wysuwamy poręcze. Wystarczy pociągnąć w górę. Wyciągamy uchwyt rodzicielski. Składamy podpórki pod stopy i podłączamy pedały. To chyba wszystko, co powinieneś wiedzieć o rowerku Aveo. Chociaż na pewno nieraz pozytywnie zaskoczy cię w terenie.